Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Chociaż Was nie widzimy, to bardzo gorąco i serdecznie na kolejnej Lubawskiej Gali Sportu witają Was. Maciej Radka, burmistrz Lubawy. Oraz Bożej Urbański, redaktor naczelny Głosu Lubawskiego. Tegoroczny plebiscyt na najpopularniejszego sportowca i trenera ziemi lubawskiej przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zresztą, jak się dzieje co roku dzięki Państwu. Do naszej redakcji napłynęło w sumie prawie 10,5 tysiąca głosów. Oddawaliście je Państwo zarówno za pomocą kuponów drukowanych w Głosie Lubawskim, jak również za pomocą SMS-ów. Żeby dostać się do najpopularniejszej dziesiątki, trzeba było zebrać 335 głosów. Żeby zwyciężyć, prawie 1500. O miano najpopularniejszych rywalizowało 32 zawodników i 7 trenerów. Kto zwyciężył, przekonamy się już wkrótce. Myślę, Boże, że jeżeli przesunie się troszeczkę do przodu, będziemy widzieli choć nieznacznie lepiej publiczność. Szanowni Państwo, ci z Was, którzy są już po dzisiejszej lekturze Głosu Lubawskiego, z pewnością wiedzą, że Lubawa jest sportową potęgą. I mówię to nie bez kozery. Według rankingu prowadzonego przez Warmińsko-Mazurską Federację Sportu, która ocenia rywalizację dzieci i młodzieży we wszystkich kategoriach wiekowych w imprezach rangi Mistrzostw Polski, wypadliśmy bardzo dobrze, zajmując 14 miejsce spośród 116 samorządów w województwie warmińsko-mazurskim. Brawa dla zawodników i trenerów. Dodam, że w rankingu tym wyprzedziliśmy dużo większe ośrodki miejskie, takie jak Ryn, Gołdap, Nowe Miasto Lubawskie czy Działdowo. A najwięcej punktów dla Lubawy, bo aż 42, zdobyli lekkoatleci z LKS Lubawa. Tylko oczko niżej, a więc 41 punktów zdobyli zapaśnicy. A 16 punktów dla Lubawy zdobyli ci, którzy są skazani, by walczyć. CSW Czerwa Lubawy. Szanowni Państwo, nim przystąpimy do dekorowania zawodników, zwycięzców, plebiscytu, nagród fundowanych przez samorząd, kilka chwil refleksji i zadumy. Dwa dni temu dotarła do nas smutna informacja o śmierci Bernarda Jacka Standary. Był to jeden ze współzałożycieli Głosu Lubawskiego, wieloletni współpracownik i nasz kolega redakcyjny. Odszedł od nas człowiek, który kultywował lokalną historię i tradycję, który pielęgnował naszą lubawską gwarę. Kiedy kilkanaście dni temu rozmawialiśmy, bardzo się cieszył na myśl naszych rocznicowych obchodów, które przypadają na rok 2016. Odszedł człowiek, który był dumny z Lubawy. Cześć jego pamięci. Mam do Państwa prośbę, powstańmy i chwilą ciszy uczcimy jego pamięć. Dziękuję bardzo. Chciałbym zaprosić na scenę, jednocześnie poprosić o głos pana ministra i generalnego konserwatora zabytków, pana Piotra Żuchowskiego. Tylko przypomnę Państwu, że to właśnie dzięki staraniom i ogromnemu wkładowi pana ministra Lubawa pozyskuje co rusz środki finansowe na rewitalizację miejskich zabytków, m.in. obwodowych murów dawnego zamku biskupów chełmińskich, czy obiektów sakralnych, które pozostają w gestii parafii rzymskokatolickich. Panie ministrze, zapraszam, a Państwa proszę o ogromkie brawa. Szanowni Państwo, jestem niezwykle rad, że już po raz trzeci mam tę radość i ten honor brać udział w wyjątkowo autentycznej uroczystości, wyjątkowo autentycznej gali. Gali, którą tak naprawdę żyje cała społeczność miasta i ziemi lubawskiej. Podzielę się z Państwem pewną refleksją, ponieważ tydzień temu jako gość honorowy brałem udział w gali na plebiscycie na najlepszego sportowca województwa warmińsko-mazurskiego. I
ku mojemu ogromnemu zdziwieniu jako polityka, sportowcy bardzo przeżywali ten plebiscyt. Widziałem napięcie, które momentami zdawało się być większym napięciem niż w zmaganiach sportowych. Jak Państwo wiecie, plebiscyt na najlepszego sportowca województwa warmińsko-mazurskiego wygrał wielki bojownik Mamet Halidow, ale powiem Państwu, że osobowość tego człowieka, ja z nim też chwilę rozmawiałem, obserwowałem go zresztą na tej uroczystości, to jednak sport to nie jest tylko kwestia ciężkiego treningu fizycznego, to jest psychika. I Mamet Halidow to taki doskonały przykład sportowca, który jest poukładany, zdyscyplinowany i reprezentuje to, co w sporcie jest tak naprawdę najbardziej wspaniałe, czystą walkę. Powiem Państwu, że historycznie zawsze było tak, że sportowcy chcieli wygrywać. Jak odkryto na początku XX wieku stadion w Olimpii, to odkryto taką aleję. Z początku archeolodzy nie wiedzieli, co ta aleja oznacza. Się okazało, że to jest aleja, na której sportowcy musieli wznosić postumenty na cześć Zeusa. Ale to nie byli ci sportowcy najwspanialsi. To byli sportowcy, którzy chcieli oszukiwać w czasie starożytnych olimpiad i musieli wznieść postument i tam było napisane, który to był sportowiec i w jakiej dyscyplinie oszukiwał. Później, jak historia uczy, no również na olimpiadach pojawiali się sportowcy, którzy tak bardzo chcieli wygrać, że nie grali nie do końca fair. Do historii przeszedł radziecki szablista, który sobie przemajstrował szablem tak, że jak nie zdążył uderzyć, a już się lampka zapalała. Nazywał się Borys Oniszenko. Wygrał z Anglikiem i we wszystkich gazetach angielskich pisali o nim Borys Dis Oniszenko, co po angielsku znaczy Borys Oszust tak naprawdę. Więc ta chęć zwycięstwa często przykrywała to, co najpiękniejsze w sporcie, ale jednak warto przypominać chwilę dla nas, dla Polaków, bardzo radosne i chwile, które podkreślają, że również w Polsce możemy doczekać, możemy wśród sportowców wychować takich, którzy dają przykład tak naprawdę całemu światu. I wracam wspomnieniami do dni, które przeżywaliśmy niedawno i olimpiady w Soczi. Ja powiem Państwu, że ze łzami w oczach oglądałem bieg Justyny Kowalczyk na 10 km klasykiem, bo to jest coś niezwykłego, że dziewczyna, która jest nie w pełni zdrowa, ma poważnie złamaną kość w stopie, ma taką wielką siłę, taką wielką chęć czystej walki i tak naprawdę pokazuje wszystkim, że w człowieku trzeba mieć to coś więcej, nie tylko fizyczną moc, trzeba mieć po prostu ogromną wolę, by zwyciężać. Zwyciężać w sposób czysty, w sposób piękny. Lubawa ma coś niesamowitego, ja to mówię tak naprawdę na każdej gali. Macie autentyczny sport, który zaczyna się od wczesnych lat dziecięcych, tak naprawdę do dorosłych zawodników. Przecież z Lubawy wywodzą się też wspaniali olimpijczycy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Sportowcom dziękuję za autentyczny, prawdziwy wyczyn i w sposób szczególny wszystkim trenerom, nauczycielom sportu. Zawsze to jest tak, że żeby był ktoś dobry, żeby był dobrym uczniem, musi mieć swojego mistrza. W Lubawie takich mistrzów znajdujemy. Wszystkiego najlepszego, udanego wieczoru. Szanowni Państwo, przejdźmy zatem do nominowanych sportowców, do sportowców, którzy zostali nominowani przez kapitułę do nagród burmistrza Lubawy. Zanim wręczymy nominacje, chciałbym zaprosić na scenę osoby, które te nominacje wręczą. A są to zastępca burmistrza pan Stanisław Kieruzel. Zapraszam serdecznie. Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Lubawie pani Elżbieta Kowalkowska. Zapraszam. A także dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie pan Jacek Różański. Zapraszam Państwa. Szanowni Państwo, a oto nominowani do nagrody burmistrza sportowcy. Zapraszam serdecznie. Weronika Mieczkowska, LKS Lubawa. Weronika. Joanna Grzybowska, LKS Lubawa.
Rafał Słupski, LKS Lubawa. Maciej Nowakowski, LKS Lubawa. Maciej Figer, LKS Lubawa. Mateusz Maciej. Oliwia Luźniewska, Centrum Sportu Walki Champion. Michał Zawadzki, MLKS Sokół Lubawa. Teraz będzie kilku sokołów, więc pozwólcie Państwo, że będę podawał tylko imię i nazwisko. Tomasz Ewertowski. Jakub Jarzębowski. Wiktor Kowalczyk. Filip Januszewski. Filip Sosnowski. Łukasz Wojdat. Stawkę zamyka zawodnik zespołu Lux Kopernik Radosław Gajewski. Gratulujemy Państwu nominacji. Niebawem dowiemy się, kto z tych sportowców otrzyma nagrodę burmistrza. Zapraszamy do pamiątkowego zdjęcia wręczających z zawodnikami. Chwila dla fotoreporterów. Państwa proszę o gromkie brawa, a Państwu serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, w gronie nominowanych jest również drużyna sportowa, wyjątkowo jedna. Zanim powiem, która to drużyna, chciałbym zaprosić osoby, które nominacje wręczą. A są to radna Anna Tańska, oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Zenon Paprocki. Szanowni Państwo, a nominowaną drużyną jest reprezentacja chłopców Lux Kopernik. Zapraszamy całą drużynę. Nominację odbiera kapitan. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Chwila dla fotoreporterów. W gronie osób nominowanych, Szanowni Państwo, są również trenerzy i działacze sportowi. Nominacje w tych kategoriach wręczą radni Rady Miasta Lubawy. Józef Kurszewski, Janusz Sobiechowski i Zdzisław Zaleski. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, zatem przejdźmy do nominowanych w tej kategorii. Na pierwszy ogień działacze. Andrzej Wojtowicz, LKS Lubawa. Proszę Państwa, były brawa, bo nie słyszałem. Kolejny nominowany to pan Mariusz Zięba, Centrum Sportu Walki Champion Lubawa. Zapraszam. I pomału przechodzimy do trenerów. Andrzej Wiergowski, Lux Copernicus. Jest. Witamy Pana na schodach. Wielkie brawa, proszę Państwa. Kolejny nominowany trener w tej kategorii to Leszek Kołodziejski, LKS Lubawa. Kolejny trener to Rafał Mazurowski, Centrum Sportu Walki Champion.
Mirosław Gajewski, trener Lubawskich Sokołów. I Henryk Mężykowski, tu wyjątkowo jako Lud z Kopernik. Oto nominowani działacze i trenerzy, czyli krótko mówiąc, szanowni państwo, osoby, które ciężko pracują na sukces naszych młodych sportowców, tym bardziej dla nich gromkie brawa. Dziękuję wam bardzo serdecznie, zapraszam was na swoje miejsca, a my pomalutku przejdziemy do kolejnego punktu programu, a tym, szanowni państwo, jest nagroda specjalna. Zanim powiem, dla kogo i za co ta nagroda, zaproszę na scenę osoby tę nagrodę wręczającą. Szanowni państwo, do kapituły lubawskiego samorządu wpłynęło zgłoszenie z Iławskiego Klubu Sportowego Morena. Zgłoszenie, które dotyczyło pani Małgorzaty Kasprzyckiej. Ta pani od 2005 roku jest członkinią Iławskiego Klubu Sportowego Morena. Od czerwca ubiegłego roku jest jego wiceprezesem. Pani Małgorzata startuje w zawodach kajakowych z osobą niewidomą. Obie panie odnoszą ogromne sukcesy na tym polu w 2010, w 2011 i w 2013 roku panie wywalczyły złote medale w Mistrzostwach Polski osób niewidomych i słabowidzących. Wielkie brawa! I mimo tego, szanowni państwo, że zgłoszenie to nieco wykraczało poza ramy regulaminu, dlatego że klub nie jest z Lubawy, to kapituła zwróciła się do burmistrza o wręczenie nagrody specjalnej za te wyjątkowe osiągnięcia sportowe. Pani Małgorzato, zapraszamy serdecznie. Wielkie brawa dla pani Małgorzaty. Mnóstwo trudu, mnóstwo poświęceń, ale ileż radości. Szanowni państwo, pan burmistrz zaprezentuje teraz nagrodę, która dla pani Małgorzaty została przygotowana. Jest to rower i myślę, że nie popełnię żadnego popa, jeżeli powiem, że jest to rower wyprodukowany, proszę państwa, przez lubawską firmę. Firmę Bici Doro, czyli salon rowerowy przy ulicy Rzepnikowskiego. Producent tego roweru jest teraz już z Lubawy. Pani Małgorzato, rower można będzie odebrać oczywiście po gali. Niech pozostanie on na scenie, żeby mógł zdobić te nasze kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Pani serdecznie gratulujemy i dziękujemy serdecznie. Życzymy kolejnych sukcesów oczywiście. A państwa proszę oczywiście o gromkie brawa. Szanowni państwo, plebiscyt Głosu Lubawskiego, jak wiecie, to plebiscyt, który od kilkunastu już lat organizowany jest przez redakcję Głosu Lubawskiego. Z każdym rokiem tych głosów jest coraz więcej. I tak naprawdę jedynym plusem tego, że nie pracuję w redakcji Głosu Lubawskiego, jest to, że nie muszę z każdym rokiem liczyć tych setek czy też tysięcy kuponów, bo to naprawdę mozolna praca. W tym roku, gdyby ktoś z państwa chciał zobaczyć, jaka to jest ilość, żeby wam unaocznić, jaka to jest ilość kuponów papierowych, to wystarczy sobie wyobrazić pół kartonu od lodówki. I to nie są żarty. Poważnie, tyle kuponów wpłynęło do redakcji Głosu Lubawskiego i myślę, że na filmie, który został nagrany podczas losowania tych kuponów w lubawskim przedszkolu, będziecie państwo mogli zobaczyć, że jest ich naprawdę dużo. Przechodzimy do miejsca 10. plebiscytu na najpopularniejszego sportowca ziemi lubawskiej, czytelników Głosu Lubawskiego. A szanowni państwo, miejsce 10. To miejsce 10. trafia w ręce piłkarza Szynaka Motoru Lubawa. Filar formacji defensywnej, trampkarzy starszych Szynaka Motoru, który po rocznym rozbracie z piłką wrócił do trenowania, okazał się bardzo ważną postacią swojej drużyny. Adrian Linker, zapraszam serdecznie. 10. według państwa w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca ziemi lubawskiej. Anna Domini. 2013, bo 2013 roku dotyczył plebiscyt. Jeszcze chwila dla fotoreporterów. Nagrody rzeczowe fundowane przez sponsorów, przez organizatorów. Wielkie brawa, proszę państwa. Dziękujemy serdecznie, życzymy kolejnych sukcesów. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na rok także na tej scenie. Państwu dziękuję, oczywiście. Witamy trójkę wręczających.
A miejsce 9 w plebiscycie Państwa głosami zdobył zawodnikowisty Łążyn Mariusz Kowalkowski. Zapraszam serdecznie. Zawodnik jest wychowankiem B-klasowej Jawisty Łążyn. Od wielu lat gra w tym klubie i jest niewątpliwie filarem defensywy. Wielkie brawa. Chwila dla fotoreporterów. Proszę Państwa, miejsce 8 trafia do Joanny Grzybowskiej. Zapraszam serdecznie. Zawodniczka LKS-u Lubawa. W klubie od samego początku, czyli od 2006 roku. W minionym roku mistrzyni Polski LZS na 100 i 200 metrów. Razem ze sztafetą uczestniczka finałowego biegu 4x100 metrów podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych zajęła czwarte miejsce w halowych Mistrzostwach Polski Juniorów na 60 metrów. Na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w biegu na 200 metrów była siódma. Zwyciężczyni meetingów na szczeblu wojewódzkim i innych imprez LZS i SZS w biegach i skoku w dal. Posiada aktualnie wysoką drugą klasę sportową. Jest członkinią kadry narodowej B w lekkiej atletyce Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wielkie brawa, proszę Państwa! Lista osiągnięć dłuższa niż moja piłkarska kariera, więc jest czego zazdrościć. Szanowni Państwo, a miejsce 7 w plebiscycie głosu lubawskiego na najpopularniejszego sportowca ziemi lubawskiej Państwa głosami zdobył Błażej Lewalski. Zapraszam serdecznie. Lekkoatleta, reprezentant Luks Kopernik. Po przejściu sita eliminacji zakwalifikował się do ogólnopolskiego finału czwartków lekkoatletycznych, których skoków dal zajął 9 miejsce w kraju. Gratuluję serdecznie. Proszę Państwa, takie te brawa troszkę niemrawe. Błażej Lewalski. Dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, a miejsce 6 Państwa głosami, rzecz jasna, w plebiscycie głosu lubawskiego do najpopularniejszego sportowca ziemi lubawskiej wywalczył Artur Śmigielski, Szynaka Motor Lubawa. Zapraszam serdecznie. Najlepszy obecnie junior Szynaka Motoru. Gdyby był do pełnej dyspozycji trenera Mederskiego, jego ekipa na pewno plasowałaby się wyżej w tabeli. Dzięki ciągle czynionym postępom wskoczył do kadry trzecioligowca. Zdążył się już tam wpisać na listę strzelców. Jest to też ważny filar futsalowej ekipy Libro. Wielkie brawa, proszę Państwa, Artur Śmigielski. Szanowni Państwo, a miejsce 5 wędruje do zawodnika, do sportowca, który na stronach sportowych głosu lubawskiego znajduje się niemal co tydzień. Łukasz Wojda, zapraszam serdecznie. Zapaśnik lubawskiego Sokoła. Największe sukcesy to niewątpliwie zwycięstwo w Międzynarodowym Pucharze Polski Kadetów w stylu klasycznym w Radomiu. Brąz na Mistrzostwach Polski LZS. Ponadto wywalczył też trzecie miejsca na międzynarodowych zawodach w Białymstoku i podczas eliminacji do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży. Gdybym miał przytoczyć całą listę osiągnięć z ubiegłego roku, szanowni Państwo, trzymałbym to Was co najmniej do 21. Łukasz Wojdat. Szanowni Państwo, miejsce 4 w plebiscycie na najpopularniejszego sportowca ziemi lubawskiej głosami czytelników zajęła Paulina Turulska. Zapraszam serdecznie. Centrum Sportu Walki, czempion Lubawa. Stanęła na drugim stopniu podium Pucharu Świata w węgierskim Szeged w wersji Light Kick. Nie miała sobie równych. Wygrała Mistrzostwa Polski Kadetek oraz Międzynarodowy Puchar Polski Polish Open w wersjach Point Fighting i Light Kick. Brała też udział w Mistrzostwach Europy. Gratulujemy serdecznie i oczywiście czekamy na więcej. Wśród tych sportowców,
których widzieliście Państwo przed kilkunastoma czy też kilkudziesięcioma minutami na scenie. Spośród tych nominowanych Kapituła wybrała piątkę, która otrzyma te czeki. Szanowni Państwo, pierwszy czek 2000 zł dla Weroniki Mieczkowskiej, lekkoatletyczny klub sportowy Lubowa. Zapraszam serdecznie. Dwa tysiące złotych. Wielkie brawa. Nagroda, którą mamy nadzieję, zmotywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników sportowych. Dziękujemy serdecznie nagrodzonej, dziękuję serdecznie wręczającym. Szanowni Państwo, 2000 otrzymuje. Let's go. Łukasz Wojda, Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Sokół Lubowa. Gratulujemy serdecznie, proszę Państwa, wielkie brawa. Panie Marcinie, gratulujemy raz jeszcze, dziękujemy bardzo nagrodzonemu, dziękujemy wręczającym. Czek numer 3, wartość 2000 zł, nagroda finansowa przyznana przez burmistrza na wniosek Kapituły, wędruje w ręce Jakuba Jarzębowskiego, Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Sokół Lubowa. Kolejny z Sokołów w piątce nagrodzonych przez burmistrza. Wielkie brawa, proszę Państwa. Szanowni Państwo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prezentujemy Oliwia Luźniewska, Centrum Sportu Walki, Czempion Lubowa, 2000 zł. Wielkie brawa, Szanowni Państwo, Oliwia Luśniewska. Szanowni Państwo, czek numer 5, czek o wartości 3000 zł, otrzymuje decyzją Kapituły Joanna Grzybowska, LKS Lubowa. Zapraszamy serdecznie. Nie wierzy, słuchajcie, widzę, nie wierzy. Wielkie brawa. Proszę Państwa, czym różni się gala lubawskiego sportu od gali oscarowej? Tutaj emocje na pewno nie są udawane. Wielkie brawa, proszę Państwa. Łezka wzruszenia jest. Poprosimy o zbliżenie na telebimie. Joanna Grzybowska, 3000 zł. Nagroda burmistrza Lubawy. Gratulujemy serdecznie. Szanowni Państwo, pozostali z nominowanych oczywiście otrzymają wyróżnienia. Za chwilę ich zaproszę. Najpierw poproszę osoby, które te wyróżnienia wręczą. Zapraszam zatem pozostałych z nominowanych. Rafał Słupski. Szanowni Państwo, brawa. Maciej Nowakowski. Mateusz Figel. Michał Zawadzki. Tomasz Ewertowski. Wiktor Kowalczyk, Filip Januszewski, Filip Sosnowski i Radosław Gajewski. Zapraszam, a Państwa proszę o gromkie brawa.
Nie ma Filipa Sosnowskiego, więc nagrodę przekażemy podczas gali za rok. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla wyróżnionych. Dziękujemy Wam bardzo. Gratulujemy od Lubawskiego Samorządu. Panie i Panowie, Andrzej Wirgowski, Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Kopernikus. Andrzej Wirgowski, wielkie brawa. Pan Jan Sarnowski chwali, że to jego uczeń. Gratulujemy serdecznie. 3000 zł dla pana Andrzeja Wirgowskiego. A czek i niewątpliwie uścisk pięknych dłoni i może pocałusie otrzyma Andrzej Wojtowicz, LKS Lubawa, za wkład w rozwój lekkiej atletyki na terenie miasta, regionu i kraju. Panie Andrzeju, zapraszamy serdecznie i z tego co pamiętam, to chyba już drugi w kolekcji, prawda? Drugi, tak jest, zgadza się. Andrzej Wojtowicz. 3000 zł, nagroda finansowa burmistrza. Działacz sportowy. Wielkie, wielkie brawa. No i szanowni Państwo, czas na drużynę. Tutaj niespodzianki, ani zaskoczenia tym bardziej nie będzie. Zapraszam osoby wręczające, panów radnych Tadeusza Lisznerskiego i Józefa Kurczewskiego. Zapraszam. Panie i panowie, nagroda o wartości 6000 zł, a także nagrody rzeczowe w postaci piłek, które znajdują się w tym niebieskim koszu przed sceną, wędruje do reprezentacji chłopców w piłce ręcznej Lux Kopernik za osiągnięcia sportowe w 2013 roku. Zapraszamy serdecznie i gratulujemy. Zapraszamy trenera drużyny. No taki właśnie wstydliwy. Henryk Mężykowski, proszę Państwa. W cieniu. Ale niewątpliwie przysłużył się do tego, aby ta nagroda powędrowała do tych zawodników. Gratulujemy serdecznie. Wielkie brawa, proszę Państwa. 6000 zł dla zawodników, dla reprezentacji chłopców w piłce ręcznej Lux Kopernik. Nagrody w postaci piłek dla każdego z zawodników. Henryka Mężykowskiego proszę o pozostanie na scenie, dlatego że będzie za chwilę wręczał kolejną nagrodę. Teraz już nie będzie odbierał, ale będzie wręczał. Ale nie piłkę. Wracamy bowiem, proszę Państwa, do plebiscytu głosu lubawskiego. Czyli miejsce trzecie, a po nim drugie. Do Henryka Mężykowskiego zapraszam jako drugą osobę wręczającą pana Jana Szynaka, właściciela grupy Szynaka. Proszę Państwa, a miejsce trzecie w plebiscycie głosu lubawskiego na najpopularniejszego sportowca ziemi lubawskiej 2013 roku Państwa głosami otrzymuje Filip Januszewski. Etatowy lubawski kandydat do podium. W minionym roku zdobył srebro na Mistrzostwach Polski Młodzików w Raciborzu. Był też dwa razy drugi podczas międzywojewódzkich Mistrzostw Polski w
w stylu klasycznym i wolnym także trzeci na międzynarodowym pucharze Warmii i Mazur. Wielkie, wielkie brawa, Filip Januszewski. A miejsce drugie, proszę Państwa, wędruje w ręce Jana Krauzewicza, tenis ziemny LTT Leiber. Zapraszam serdecznie. Nad większością rywali na ceglanej mączce góruje nie tylko wiekiem, ale też kondycją, której młodsi mogą mu tylko pozazdrościć. W ubiegłym sezonie zajął m.in. drugie miejsce w deblowym turnieju Puchar Burmistrza razem z Karolem Rykaczewskim, a w podsumowującym sezon na lubawskich kortach rankingu Maximusa był siódmy. Wielkie brawa, Jan Krauzewicz. No, proszę Państwa, zanim dojdziemy do miejsca pierwszego, czas na ogłoszenie, kto Państwa głosami został wybrany najpopularniejszym trenerem ziemi lubawskiej 2013 roku. Poproszę wręczających pana ministra Piotra Żuchowskiego, burmistrza, pana Macieja Radkę i redaktora Naczelnego Głosu Lubawskiego, pana Błażeja Urbańskiego. Zapraszam. Najpopularniejszym trenerem ziemi lubawskiej 2013 roku w plebiscycie Głosu Lubawskiego głosami czytelników został... Budujemy napięcie. Rafał Mazurowski! Centrum Sportu Walki. Czempion Lubawa! Ja tylko powiem, proszę Państwa, że kiedy witałem się z Rafałem przy wejściu do hali, mówił: siądę sobie gdzieś dalej, bo przecież i tak nic nie wygram. Rafał Mazurowski. Najpopularniejszy trener ziemi lubawskiej 2013 roku. Jego podopieczni od lat liczą się w kraju, także za granicą, na arenach europejskich odnoszą ogromne sukcesy. W minionym roku z różnych aren przywozili dosłownie worki medali. A wisienką na torcie był tytuł Mistrzów Polski i trofea z Mistrzostw Europy i Pucharu Świata. Wielkie, wielkie brawa. Rafał Mazurowski, oby tak dalej. Najpopularniejszym sportowcem ziemi lubawskiej 2013 roku w plebiscycie Głosu Lubawskiego Państwa głosami i papierowymi, i tymi SMS-owymi został. Jakaś podpowiedź? Hubert Łaniewski! Zapraszam serdecznie! I w ten oto sposób lubawscy czempioni zgarnęli wszystko! Podczas Mistrzostw Polski kadetów zdobył srebro w wersji kick light i brąz w wersji light kick, a na międzynarodowym pucharze Polski Polish Open zamienił stopnie podium we wspomnianych formułach. Był także uczestnikiem Mistrzostw Europy. Hubert Łaniewski, najpopularniejszy sportowiec ziemi lubawskiej 2013 roku według czytelników Głosu Lubawskiego. Dziesiątka najpopularniejszych sportowców z trenerem Rafałem Mazurowskim i ze zwycięzcą plebiscytu Hubertem Łaniewskim. Chwila dla fotoreporterów. Nie słyszę brawa, to pewnie dlatego, że muzyka głośno była. Dziękujemy serdecznie. Poprosimy również piątkę nagrodzonych przez burmistrza zawodników, działacza, trenera, no i przedstawiciela drużyny, bo drużynę całą jako taką już mamy sfotografowaną, a mógłby być problem z pomieszczeniem się na scenie, więc zapraszam działacza, trenera, przedstawiciela drużyny i piątkę nagrodzonych przez burmistrza. Zapraszam serdecznie. Tak zwana Switwocia,
Jacka Kurskiego do Gremium w poniedziałek. Jeszcze fotografują. Już nie. Dziękujemy serdecznie. Proszę was teraz, abyście zajęli wygodnie miejsca, dlatego że za chwilę występ naszej gwiazdy wieczór. Panie i panowie, przed wami mistrz słowa, Piotr Wałtroczyk. Dobry wieczór państwu. Witam państwa bardzo gorąco w tej pięknej, klimatyzowanej sali. Tak naprawdę nazywam się Andrzej Grabowski i dzisiaj występuję tylko pod pseudonimem Wałtroczyk. Ale powiem państwu, że jeżeli chodzi o widoki, to mam wrażenie, że jesteście do przodu jednak, bo widokowo to sądzę, że jestem ciekawszy niż mój przyjaciel Andrzej Grabowski, bo Grabowski koło Kluneja nigdy nie siedział, a nawet dosyć było od niego daleko. Andrzej jest człowiekiem, który mnie prześladuje namiętnie, bo często jak są koncerty w dużych takich salach, to siedzimy razem w garderobie i koncert się często opóźnia, więc czekamy, aż wszystko będzie gotowe. Wtedy publiczność zaczyna najpierw klaskać, żebyśmy zaczynali. No, klaski nie reagujemy, bo jesteśmy twardzi, potem są, ale spokojnie, nie, bo to mówię. Potem są gwizdy. Jak są gwizdy, to Andrzej mówi wtedy: Piotrek, gwizdzą, wołają cię, idziesz. Ja jestem tak warunkowany, że jak ktoś gwizdnie na ulicy, to ja staję na baczność, mówię: dobry wieczór państwu. A teraz pobiłem kolejny etap swojej takiej wirówki nonsensu. Byłem z psem na spacerze, tak biegał, kręcił końcem psa. Mówię: Max, chodź tutaj. Dobry wieczór państwu. Sam na siebie gwizdnąłem i sam powiedziałem: dobry wieczór. Więc Andrzej jest człowiekiem, który mnie prześladuje, ale mam wrażenie, że jakoś postaram się ten jego bolesny brak, bo jest trochę większy ode mnie, jednak jest lepiej go widać na scenie, nadrobić. Też z uwagą słuchałem tego, co mój znacznie młodszy kolega mówił o niejakim Wałtroczyku, bo jakiś czas temu zacząłem zwracać uwagę na to, jak się mnie zapowiada. A to kiedyś na to nie zwracałem uwagi zupełnie, wszystko wolałem na klatę. Rozmawiałem z artystką ludową Marylą Rodowicz, nie wiem, czy państwo znacie kobietę. I Maryla opowiadała, jak występowała na południu Polski na takiej imprezie, która nazywa się Święto Świni. No taka nazwa niebanalna. I włodarz tego miasta, gdzie odbywa się ta impreza, chciał zrobić przyjemność sobie, Maryli Rodowicz oraz elektoratowi, który w liczbie 15 tysięcy stał przed sceną, wyszedł na tę scenę i powiedział: ho, 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 witajcie, witajcie, jak to dobrze, że jesteście. Trudno sobie wyobrazić Święto Świni bez Maryli Rodowicz. I mam wrażenie, że przesadził trochę, bo chyba nie do końca o taki efekt mu chodziło. Można owszem Maryli nie lubić, ale to było zbyt grubo powiedziane, jednak myślę. I teraz od tego czasu bacznie zwracam uwagę na to, co się o mnie mówi przed tak zwanym występem. Ale też cieszę się, że mogłem dzisiaj zobaczyć tylu znakomitych sportowców, bo sam jestem posiadaczem licencji zawodniczej numer tam 32, jako zawodnik trzeciej ligi tenisa stołowego w drużynie Lux Warmiński, w klubie, którego jestem również jednym ze sponsorów. Jestem z tego powodu zadowolony. Moja drużyna, żeńska ekstraklasa, zdobyła w zeszłym roku brązowy medal z Polski, a Monika Pietkiewicz dwa razy srebro w singlu i w deblu seniorek, więc jestem dużo słabszy od Moniki, wnerwia mnie to, dlatego ostatnio nie trenuję. Ale powiem państwu też, że jestem w Lubawie po 30 latach przerwy chyba. Po raz pierwszy tutaj byłem jeszcze z moim ojcem świętej pamięci, który był jednym z organizatorów takiej imprezy, mówiłem o tym panu Bemiszowi, nazywała się Lubawskie Witaminy. To było chyba w latach 70. Ojciec mnie tutaj zabierał ze sobą, bo bał się mnie w domu samego zostawić, bo zawsze była jakaś siara, jak przyjechał do domu. Bo wiecie państwo, no dzieci to jest trudny rodzaj ludzkości. Tutaj widzę dużo takiej młodzieży, która jest oczywiście inna, bo nie ma czasu na to, żeby w domu robić te same święta, które my robiliśmy, bo są na treningach. Ale dorosłych też trochę jest. Państwo macie dzieci w ogóle, macie. Macie. Też pewnie dlatego tutaj przyszliście, żeby z nimi w domu nie siedzieć, tak? A macie takie dzieci, które są najmądrzejsze na całym świecie? I wszystko wiedzą? Nie. I ogarniają i ty nie wiesz, ja ci powiem jak trzeba, tak? Macie takie dzieci? Wnerwia was to? Jak was to wnerwi tak serdecznie, to pomyślcie, po kim są takie mądre. Mam akurat dwóch synów, starszy jest w moim wieku. On się niedawno ożenił. Ja mówię: synku, po co ty się tak młodo żenisz? To jest wbrew tradycji naszej rodziny, synku, tak się młodo żenisz. Zobacz, synku, to jest poważna sprawa. Taki ślub się raz na kilka lat bierze. Po co ty tak robisz, młodo synku? Zobacz, to jest wbrew tradycji. Twoja matka, zwróć uwagę, synku, stara panna, nikt jej nie chciał. Ja, twój ojciec, synku, zobacz, stary kawaler, nikogo nie chciałem. A ty się tak młodo żenisz, synku? Mówi: po co ci to? Ja mówię: tatuś. On mówi: tato, ja i tak całe życie walczę z genami. Młodsze dziecko ma 21 lat i jest taki z temperamentu Hiszpan, tylko że odwrotnie. Taki. Gdybyście się mogli nie śmiać, bo to jest moje dziecko. Nie? Ja często mam wrażenie, że on się wylogował i nie ma pinu, żeby się wklepać. Żadna sieć nie chce go przyjąć.
Ja dopiero ostatnio zrozumiałem, dlaczego on tak chodzi, bo on tak chodzi, tak. On szuka zasięgu. Mówi, Hiszpan, mówię, jak ja bym żył w takim tempie, jak ty żyjesz, to by ciebie na świecie nie było, synu, bo wciąż bym siedział u twojej matki z pierwszą flaszką. Ja jego, dzisiaj po latach to mogę powiedzieć, że ja jego matkę zdobywałem jak Jagiełło Malbork, odciąłem dostawy pożywienia, był tylko alkohol. I po miesiącu ta nieszczęsna kobieta twarda, bo ta aktorka mówi, Piotrek, a czy tobie nie przyszło do głowy, żeby mnie bez wódki pocałować? Mówię, no szczerze to nie.